18-letnia Wiktoria wracała akurat z nocnej imprezy, kiedy na przystanku autobusowym w Katowicach podszedł do niej 19-letni Mateusz H. Mężczyzna nakłonił dziewczynę do tego, by pojechała z nim do Radzionkowa, gdzie wynajmował mieszkanie. Za zamkniętymi drzwiami młody mężczyzna brutalnie zamordował nastolatkę. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Piątkowy wieczór, 11 sierpnia 2023 roku. 18-letnia Wiktoria wybrała się na imprezę. Następnego dnia, 12 sierpnia, w sobotni poranek, po całonocnej zabawie, miała wrócić do domu. Poszła na przystanek w Katowicach i czekała na autobus, który zabrałby ją do rodzinnego Bytomia. Niespodziewanie podszedł do niej wówczas 19-letni Mateusz H. Postanowił ją poderwać. Nie wiadomo, o czym dokładnie rozmawiali, ani co Mateusz powiedział Wiktorii. Udało mu się jednak nakłonić dziewczynę do tego, by zmieniła swoje plany. Wsiadł razem z nią do autobusu i pojechali, ale nie w kierunku Bytomia, a do znajdującego się niedaleko od tego miasta Radzionkowa, gdzie 19-latek wynajmował od niedawna mieszkanie przy ulicy Kurzaja. Według nieoficjalnych medialnych doniesień w malutkim mieszkaniu miało dojść do intymnego zbliżenia pomiędzy sprawcą a jego ofiarą. Po jego zakończeniu 18-letnia Wiktoria poszła spać. To wtedy Mateusz H. zarzucił jej linkę na szyję i udusił dziewczynę. Nie miał żadnej litości. Jego ofiara nie zdążyła się nawet obronić i została brutalnie zamordowana. To, że Wiktoria nie walczyła ze sprawcą, potwierdziły wstępne oględziny zwłok. Uduszenie nastąpiło nagle, gwałtownie. Julia, jedna z najbliższych przyjaciółek Wiktorii, w rozmowie z Faktem powiedziała, że jest przepełniona bólem i rozpaczą. Feralnego dnia wszyscy byli zaniepokojeni nagłym zniknięciem Wiktorii. 18-latka miała przecież wrócić tym autobusem do Bytomia, do domu. Początkowo jej bliscy sądzili, że może nie chciała niepokoić domowników i ostatecznie poszła przespać się do jakichś znajomych, ale dziewczyna nie zostawiłaby najbliższych bez żadnej informacji o miejscu swojego pobytu. To nie było w jej stylu. Przyjaciele zaczęli jej szukać, ale bezskutecznie. Wtedy rodzice 18-letniej Wiktorii postanowili zawiadomić służby. Po zaledwie dobie od rozpoczęcia poszukiwań, w sobotę po południu, odnaleziono ciało Wiktorii. Wezwano jej rodziców, którzy zidentyfikowali zwłoki córki. Mateusz H. miał udusić ją w mieszkaniu, które wynajmował w centrum Radzionkowa, a później sam zadzwonić do centrum powiadamiania ratunkowego. Poinformował pracownika, który odebrał telefon, że udusił kobietę, a teraz zamierza odebrać sobie życie. Machina poszukiwawcza ruszyła natychmiast. Gdy śledczy dotarli do mieszkania wynajmowanego przez 19-latka, ich oczom ukazał się makabryczny widok. Ciało 18-letniej Wiktorii było zawinięte w folię. Sprawca schował je do worka i spryskał pianką. 19-letni mężczyzna zdążył uciec z mieszkania przed przybyciem patrolu. Nieoficjalne doniesienia mówią, że wcześniej wysłał jeszcze SMS-a do rodziców ofiary, w którym udawał, że z Wiktorią wszystko w porządku i na pewno wróci do domu. Treść wiadomości wysłanej do mamy 18-latki, którą ta pokazała dziennikarzom Super Expressu, miała brzmieć: dzień dobry, nazywam się Mateusz, Wiktoria jest u mnie, niedługo wróci do domu. Tych ustaleń nie komentują na razie śledczy. Mimo ucieczki Mateusz H. został szybko złapany. Funkcjonariusze znaleźli go już następnego dnia, w niedzielę rano, w okolicach działek w Radzionkowie. Chłopak został aresztowany. Podczas składania zeznań przyznał się do zabicia nastolatki i tłumaczył, że zrobił to, ponieważ poczuł nagłą potrzebę zabicia, bo tak mówił mu głos w jego głowie. Mateusz H. podczas składania zeznań miał powiedzieć również, że żałuje tego, co się stało i gdyby mógł cofnąć czas, to zrobiłby to i nie powtórzył tego makabrycznego czynu. 19-latek w poniedziałek, 14 sierpnia, został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. To właśnie tam odbyło się jego przesłuchanie, po którym mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Na wniosek prokuratury aresztowano go na 3 miesiące. Wyznanie Mateusza H. dotyczące wewnętrznego głosu, który miał nakłaniać go do popełnienia zbrodni, sprawiło, że prokuratura od razu postanowiła zlecić badania psychiatryczne podejrzanego. Eksperci sprawdzą przede wszystkim to, czy mężczyzna był poczytalny w momencie dokonania zabójstwa oraz czy w związku z tym może odpowiadać karnie za to, co
zrobił. Przed służbami jeszcze dużo pracy. Wstępne ustalenia sekcji zwłok wskazały na taką przyczynę zgonu, jaką zakładano na początku, czyli uduszenie. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, prokuratura wciąż czekała na wyniki różnych badań, które zlecono. Toksykologicznych, histopatologicznych, a także fonoskopijnych. Te ostatnie mają potwierdzić lub zdementować doniesienia, jakoby to właśnie 19-letni Mateusz H. miał krótko po zabójstwie zadzwonić na numer alarmowy 112 i poinformować o zbrodni, której dokonał. Specjaliści będą to ustalać na podstawie analizy głosów oraz autentyczności nagrań. Szczegółowe wyniki sekcji zwłok mają też wykazać, czy 18-letnia Wiktoria została przed śmiercią wykorzystana seksualnie. Tymczasem bliscy ofiary mierzą się nie tylko ze stratą ukochanej córki, przyjaciółki, wnuczki, ale także z falą nienawiści, jaka wylała się na dziewczynę w mediach społecznościowych i w komentarzach pod materiałami dotyczących tej sprawy. Większość wpisów nie nadaje się nawet do zacytowania. Internauci piszą o nieodpowiedzialności, o tym, że Wiktoria poszła do mieszkania z nieznajomym, poznanym chwilę wcześniej chłopakiem. Przyjaciele 18-latki w odpowiedzi na ten hejt zadają jedno ważne pytanie. Czy to, że nastolatka poszła ze sprawcą, dało mu prawo do zabicia jej? Ofiara nigdy nie jest winna przemocy, której doświadcza. Odpowiedź na to pytanie jest więc oczywista. Nie, to nie jest wina Wiktorii, że padła przypadkową ofiarą mordercy. Na Facebooku przyjaciółka 18-latki Julia dała upust swoim emocjom. Napisała do sprawcy z całego serca: życzę ci wszystkiego, co najgorsze. Mam nadzieję, że przejdziesz przez najgorsze piekło, a to i tak będzie za mało za to, co zrobiłeś. Dziewczyna w rozmowie z Faktem wyznała, że znała się z Wiktorią od 10 lat. Była jej najlepszą przyjaciółką. Wyglądały niemal jak siostry. Teraz odczuwa pustkę, jakby brakowało jej kawałka siebie samej. Nie potrafi pogodzić się z tą tragedią. 18-latka zawsze troszczyła się o bliskich, pomagała im, była taka kochana, mówią jej przyjaciele. I zgodnie dodają, że Wiktorię lubili wszyscy, bo była wyjątkowa, z sercem na dłoni, bardzo ufna wobec innych. Ze śmiercią 18-latki nie potrafi pogodzić się również jej rodzina. Ojciec dziewczyny na swoim profilu na Facebooku udostępnił czarno-białe zdjęcie córki, pod którym pojawiły się setki komentarzy. Ludzie składali kondolencje i wyrazy współczucia. Łączyli się w bólu z rodziną po śmierci Wiktorii. Tłumnie przyszli także na pogrzeb dziewczyny, który odbył się w piątek, 18 sierpnia. Rodzice, przyjaciele, znajomi, ale też osoby postronne. Na ostatnim pożegnaniu nastolatki pojawiły się prawdziwe tłumy. Msza święta odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Jacka w Bytomiu. Ogromny wieniec róż i zdjęcie Wiktorii to był szczególnie trudny dzień dla jej rodziców. Rodzi się pytanie, dlaczego tak się stało? Mówił ksiądz prowadzący ceremonię pogrzebową i po chwili sam dodał, nie ma na to pytanie odpowiedzi. Po mszy kondukt żałobny przeszedł ulicami miasta, prosto na cmentarz parafialny Jeruzalem w Bytomiu, gdzie w grobie spoczęła biała urna w kształcie serca z prochami 18-latki. Przyjaciele Wiktorii jeszcze przez kilka godzin po jej pochowaniu zostali na cmentarzu. Wrócili do domów dopiero wieczorem, rozmawiali, wspominali. Nie chcieli odchodzić, bo wyjście z terenu cmentarza uświadomiłoby im, że to naprawdę się stało, że Wiktoria nie żyje i już nie wróci, nie zadzwoni, nie opowie o swoim dniu. Miała przed sobą wiele planów. Na co dzień pracowała, tylko w te wakacje chciała odpocząć i zrobić sobie przerwę, zregenerować siły. Chciała też w przyszłości założyć rodzinę. Niestety, wszystkie te marzenia w pył obrócił bezwzględny zabójca dziewczyny. Mateusz H. do niedawna pracował w warsztacie samochodowym. Nieznane są bliższe informacje dotyczące jego życia prywatnego, czy tego, jaką był osobą na co dzień. Współlokatorzy praktycznie go nie znali. Mężczyzna od 14 sierpnia przebywa w areszcie i prawdopodobnie zostanie tam aż do końca sądowego procesu. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu nawet kara dożywocia. Pokój zbrodni.